Witam, witam. Tutaj znów Chrom Midas i kolejny odcinek ze SnowRunnera, faza 12, zadanka. Także jesteśmy na mapie Ovire Hills i jeszcze 5 zadanek przed nami, moi drodzy. Dzisiaj myślę, że chciałbym przede wszystkim z tym Jarem tutaj powalczyć. I jeszcze będziemy mieć Hammera, tylko zobaczę, który bliżej. Bliżej Hammer. Kara za złe parkowanie. Zawsze parkuję jeepa przy łodziach, żeby ułatwić przeładunek, ale wygląda na to, że ostatnio rzeka mocno podmyła brzeg i moje auto zatonęło. Możesz je wyciągnąć i przyholować pod mój dom? Spoko, także mam tutaj Derego stosunkowo blisko, więc oczywiście podjeżdżamy, tylko sobie nie zaakceptowałem. I lecimy po Hammera, później jeszcze Jara w dzisiejszym odcinku, myślę, że też się uda wyciągnąć. Dobrze, że w sumie tutaj też Derem wcześniej przyjechałem kiedyś, dlatego że Jara jeszcze trzeba będzie dodatkowo naprawić, a my tutaj mamy dodatek serwisowy, więc no mam nadzieję, że starczy tych części naprawczych. Nie wiem, ile tam jest potrzebnych. Zobaczymy. Przyznam szczerze, że jeszcze nie przeglądałem tych kontraktów. Muszę to zrobić w wolnej chwili. Być może jest tak, że faktycznie jakiś tam kontrakt jest do zrobienia na ten most tam. To by się też przy okazji te pnie drzew oddało, no bo to już nie jest wcale tak daleko do miejsca oddania, no ale niestety ten most mocno skomplikował sprawę. Więc teraz zastanawiam się, jak z tego wybrnąć, z tej sytuacji. Także zobaczymy. Tutaj coś mamy, tak jakby jakieś serwisowe. No i mamy tutaj Jara. Nawet może nie będziemy jakoś bardzo mocno zjeżdżać, może... A, on sam idzie. No dobra, no to jak już zjechał, to... Jak już zjechał, to już nakręcę. Kajaczek tutaj też jest, jeden, drugi, trzeci. Miejscuwa fajna. My musimy sobie tutaj podjechać. Tak jak mówię, niestety nam tutaj te opony błotne się ślizgają na kamieniach. Mocny silnik trochę nas ratuje, ale to i tak. Dobra, zobaczmy, gdzie go tutaj dostarczyć. Tutaj akurat mam... mam tutaj, moi drodzy... do domu na wyspie. Czekajcie, gdzie ten dom na wyspie jest? Kara za złe parkowanie. Dom na wyspie jest tutaj, dobra. Tutaj za bardzo się nie muszę martwić o paliwko, dlatego że mam całą cysternę. Może tym razem faktycznie pojedziemy tymi torami. To będzie chyba najbliżej. I tutaj jakoś. Dobra, tutaj jeszcze Jar będzie. Się wrócimy. Wydaje mi się, że to są serwisowe części zamienne, ale nie pamiętam. W ogóle też przyjechałem jeszcze jedną ciężarówką, w zasadzie dwoma. Przyjechałem Woronem D tutaj na tą mapę. Worona D uzbroiłem w niskie siodło, dlatego że trzeba będzie dostarczyć, moi drodzy, cysternę. Cysternę z ropą oczywiście, więc też będziemy się tym zajmować. Jest tam jeszcze zadanko, dwa razy krótkie kłody, plus właśnie jakieś tam... jakaś tam paleta właśnie z serwisowymi czy z naprawczymi.
I całkiem możliwe, że to właśnie do tamtego zadanka była tamta przyczepa zwiadowcza. Pewności co do tego nie mam, ale tak mi się wydaje. Także mam też caterpillara, tego z podstawy, bez tej osi podnoszonej. I myślę, że nim sobie zrobimy te krótkie kłody, bo on już tam stoi przy tartaku. No i co jeszcze? No i w zasadzie hammer plus jar, no to dwa pojazdy takie do ogarnięcia tutaj. No i tak w sumie widać koniec, coś tam jeszcze chyba było. Też takie drobiazgi. Trzeba uważać, ale dery też się nie rozpędza jakoś mocno tutaj. Jak sami wiecie, prędkość bywa problemem, ale nie w przypadku tego pojazdu. Także pojedziemy sobie torami, żeby trochę skrócić. Kamyczki ostre. No dobra, tędy miałem jechać, ok. No zobaczymy, zobaczymy. To na pewno by trochę przyspieszyło, gdybyśmy jechali tędy. Teoretycznie wcale nie musimy jechać torami, możemy jechać obok torów. Tak jak teraz. Ciekawe, czy tutaj też będzie przejazd, czy znowu problem. Chyba znowu problem. Ach, ta faza zaskakuje naprawdę. Naprawdę zaskakuje i to mocno. No nic się nie zrobi, no. Czuć tutaj glebunię w powietrzu, prawda? Czuć tutaj glebunię. Przy okazji zdjęcie sobie zrobię, bo może to być ostatni moment, kiedy Derry jest na kołach. Wiecie dobrze, że w SnowRunner to różnie bywa. Miniaturka fajna nawet, akurat teraz, tylko wydaje mi się, że troszeczkę... Albo dobra, niech tu jest tak. Może sobie pole zmienimy, bo tak trochę za mocno tutaj świeci. Nie wiem. Dobra, mniejsza z tym. Trzeba uważać. Oj, oj, oj. No właśnie, ja tutaj mu daję wstecz, a on leci do przodu, nie patrzy na nic. Leci do przodu, nie patrzy na nic. No, to już mamy, można powiedzieć, załatwione, bo już jara nie naprawimy. Elegancko. Aha, jeszcze tutaj mam koło. Czekajcie. Napraw. Jeszcze mogę. Dodatek serwisowy. Nie spodziewałem się. Ja mu tutaj dałem wstecz, a on po prostu jedzie. Jedzie, nie patrzy. Tak czy inaczej, chyba tędy też damy radę przejechać jakoś tam. Teraz podejrzewam, że tych części może braknąć, ale był uszkodzony zbiornik paliwa, więc musiałem podjąć szybką decyzję i szybką reakcję przede wszystkim, bo w innym przypadku by niestety paliwo uciekło.
Dobra, teraz trzeba będzie tam na ten most wjechać jakimś cudem. Zobaczymy, czy w ogóle będzie to możliwe. Gleby co prawda nie było, ale... ale fail nieco innej kategorii. Jak na mapie nie ma garażu, to... to jest bieda właśnie. Chyba, że jeszcze sklep z przyczepami by był, ale tutaj chyba też nie ma. Teoretycznie nawet może by się udało tutaj wodą przejechać. Jak tam taki zjazd nie za ciekawy. Głęboko czy nie? Czekajcie. No, chyba się tutaj wodą jednak nie przejedzie. Wszędzie skały, tutaj niby jakaś droga jest, ale ja wiem. Czy on tutaj podjechał? Raczej chyba tam nie podjedzie. Oho, i glebunia. I oczywiście linka nie sięga, nie? Przyjechałem tutaj, moi drodzy, Woronem D, bo on był blisko bramy i tak stwierdziłem, że nagram, włączę nagrywanie już teraz, bo kolejna gleba wisi w powietrzu. Ostatnio tak z tymi glebuniami całkiem często. Mapa taka wywrotna. Także same miłe przygody, prawda? Tutaj niestety kolejne problemy, a mianowicie oczywiście przód. Przód za bardzo tutaj. Dobra, daliśmy radę, także podnosimy Derego. No i oczywiście tak w sumie przyjechałem, bo stwierdziłem, że sobie i tak natankuję Werona. Może najpierw tego Hammera nieco odciągnę. Postawić Derego to wcale nie jest łatwa sprawa. To jest jednak pojazd ciężki. Bym powiedział, że bardzo ciężki. Nie wiem, czy w ogóle w ten sposób da się go ruszyć, czy trzeba będzie tak bardziej z rozpędu. No. Ciężko, ciężko. On się tutaj jeszcze zakopał dodatkowo. Nie mogę też tak linką strzelić, bo i tak zaczepi o Hammera, nie? O, idzie. Super. Dobrze. Także ja się tutaj zatankuję z... w zasadzie z Hammera też się mogę zatankować. O, no i spoko. I tak zostawmy. Tak zostawmy, moi drodzy. No i będziemy musieli walczyć dalej. Będziemy musieli próbować jakoś tam wyjechać gdzieś. Nigdzie tutaj przejazdu za bardzo nie ma. Będziemy musieli próbować gdzieś się tam dostać. Nie wiem. Może kiedyś, albo po prostu w najgorszym przypadku pojedziemy tutaj i tyle. Co zrobić? Także Hammerka sobie podczepiamy z powrotem i lecimy dalej. Mam nadzieję, że nie jest tutaj zbyt głęboko. Nie wiadomo. A jednak jest.
A jakby tam jechać? Bliżej tych skał, może. Tutaj taki spad już jest, czekajcie. Nie no, tutaj. Aha, dobra, dobra. Nie no, teoretycznie jakby przejechał, to dalej może już by pojechał. No zobaczymy. Teraz hamerka łapiemy z powrotem. Niebezpieczny poziom wody, ale jeszcze próbujemy. Troszeczkę może do tyłu. Tutaj mało skręcał w lewo, dlatego tak cofnąłem. No ciężko mu tutaj idzie. Chyba ten prąd wody przeszkadza bardzo. Już trochę zwątpiłem, czy on tutaj w ogóle da radę. A na własne życzenie, no spierdzieliłem się tam z góry. Teraz tylko problemy z tego. Ale ogólnie odcinek myślę, że pasjonujący takie. Oho, i kolejna glebunia. Prawie. Prawie kolejna glebunia. Dobra, będziemy próbować się gdzieś tam na górę wgramolić. Na razie to raczej z tym ciężko. Tym bardziej taką kolumbryną. Chociaż tutaj może. Nie, raczej nie. Raczej nie. Linkę sobie skrócę. No muszę brzegiem jechać, no co zrobić? Co zrobić? Z góry na dół to by się jeszcze udało, ale z dołu do góry to raczej chyba średnio. Wszędzie głęboko, niestety. I te skały cholerne wszędzie też są, które utrudniają wjazd. No widzicie, takie mapy jak Timer na przykład, no to... Jak się gdzieś spadło, to zawsze można było wjechać, nie? A tutaj to... Nowoczesne budownictwo. Też nie. Dobrze, chociaż że brzeg w miarę taki spokojny. Może kiedyś te skały odpuszczą. Najlepiej by było przez środek po prostu walić, ale no, za głęboko. To są takie pozory, że niby tutaj tak bliziutko, niby ten, ale tu jest głęboko. Tam dalej skały. Powiem wam, że nie myślałem, nie spodziewałem się, że wyciągnięcie głupiego hamera będzie tyle problemów.
dotychczas szło dosyć gładko, a teraz. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Dojechaliśmy do drogi. I ciekawe, czy tutaj też jest jakiś przejazd, czy nie. Można kawałek jeszcze przejechać, zobaczyć, jak nie, to się wrócimy najwyżej. Ale chyba tam przejazdu też nie ma. Nie ma żadnego mostu, raczej chyba trzeba będzie się wrócić. Tutaj tak na drugą stronę musimy, nie wiem, jak tutaj te drogi się łączą, czy nie łączą. Ale żadnego mostu tam nie widzę, więc raczej chyba będziemy musieli zawrócić. Tak mi się wydaje, tam jaka chata opuszczona. Jak to wygląda? Aha, czyli po prostu taki zakręt. No dobra. Dobra, to pojedziemy, moi drodzy, tak, w ten sposób i tutaj po prostu sobie wrócimy w ten sposób. No i tutaj już drogą asfaltową. Aż w to miejsce. No kto by pomyślał, że takie tutaj rozrywki. Droga tutaj też mocno rozwalona. Ktoś kiedyś mi napisał komentarz, że ta faza 12 to taki Amur, tylko że bez śniegu. No kurczę, powiem wam, że akurat ta mapa, no to faktycznie sprawia problemy delikatne. No co mam powiedzieć, nie? Tak czy inaczej, jesteśmy na dobrej drodze, aby to zadanko ukończyć. Wydaje mi się, że tutaj do tego jara trzeba będzie chyba znowu pomyśleć o tym, żeby jakimś dodatkiem serwisowym albo po prostu tego scholować, jeszcze raz przyjechać, bo on raczej będzie miał części za mało, żeby jara naprawić. Coś wydaje. My musimy tam do tamtego mostu jechać, który tam było widać daleko, żebyśmy mogli myknąć na drugą stronę. Także jeszcze troszkę cierpliwości. No i kolejne zadanko będzie odhaczone. Tutaj jeszcze będziemy mieć naczepę. W razie co? Tutaj to zadanko zbakowane, które się nie chce zaakceptować. Aha, dobra, my tam mamy jechać. O, panie. To niepotrzebnie się tutaj zamotałem troszkę. Ale dobra, to się zatankuje przy okazji, jak już stanąłem. No, widzicie, można by się było scholować, bo i tak już paliwa tu prawie nie ma. Części by się uzupełniło i taki dery by się przydał tutaj na mapie. Z płaskiego obszaru by się myknęło. Albo ze strefy reaktywnej. Teraz się zaakceptuje, czy nie?
nie widać, w ogóle nie widzi tego zadania. Być może jeszcze to jest po prostu obszar do dostarczenia jakiegoś pojazdu. Może tego Jara faktycznie. Jeszcze nie sprawdzałem, gdzie go tam trzeba dostarczyć, więc możliwe, że to... Zobaczymy. Ale go tam uszkadzam po drodze. Już w ogóle krzywo jeździ. Nieźle uszkodzony jest też, podgniatany. Zatopiony mocno. No, innym pojazdem, jakimś takim słabym, to byłyby spore problemy. Wbrew pozorom. No i powolutku dojeżdżamy zaraz do mostu. Mostem mykniemy na drugą stronę. No i widać żółty znacznik. Także już bliziutko. Moi mili. Teraz zaraz w lewo. Myślałem, że tu jeszcze kawałek. No, ten kto tego hamera dostanie, to i tak raczej tylko na złom. Raczej nic się z nim już nie zrobi. Nie ma się co cieszyć. On sobie gdzieś tam tylko spadł, a teraz jest w jeszcze gorszym stanie po transporcie. Teraz to już w ogóle do niczego. Podzespoły jeszcze porozwalane. No jeszcze kawałeczek. Wolno, wolno, ale do celu, nie? Chciałem wysoki bieg, a włączyłem neutralny. Jeszcze pod góreczkę i lewą będzie. Gdzie tu uszkodzenia łapie, jak tutaj nie ma żadnych tych? Chyba, że tam kamień jakiś był. Dobra, to już tutaj. W końcu, kurczę, ale zadanko, nie? Ja cię kręcę. Kto by pomyślał. Także mamy to, moi drodzy, mamy to po wielu trudach. W końcu. Yeah. Zniknął, czyli jednak go wzięli. Kara za złe parkowanie. Uff, mojemu maleństwu nic nie jest. No nie wiem. Lekko porysowane, ale jak się nie ma, co się lubi. Wielkie dzięki. No nie wiem, czy mu tak nic nie jest i czy tak
tylko lekko porysowane. 3050, 310 punktów doświadczenia, także udało się 41%, tak jak myślałem. No i tak to, moi drodzy, się prezentuje. Zostanie nam oczywiście jeszcze do dostarczenia jar, który jest tutaj. Także tym się zajmiemy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobały takie przygody. No i do następnego. Cześć, cześć.